Siemanko, tym razem bez typowania przy użyciu aplikacji Forbet, ale muszę podsumować ten weekend. Dwie świetne gale, tak jak mówiłem, KSW, które typowaliśmy razem. Może te typowania gdzieś tam w 65% były, czyli bardzo słabo tym razem, ale gala, tak jak mówiłem, była naprawdę świetna. A UFC tak samo, może nie typowaliśmy ze względu na walkę mojej żony. Nie chciałem typować po prostu tego, ale też, jak wiecie, naprawdę, jeżeli ktoś usiadł o 20 i o 6 rano skończył oglądać, to na pewno był zadowolony. Ja tak zrobiłem i nie żałowałem, bo no, kupę świetnych pojedynków, czy na UFC, czy na KSW, więc myślę, że możemy zacząć od dołu, po prostu każdą walkę mniej więcej będę tutaj podsumowywał. Kamil Gawryjołek, przepraszam, ale no, last minute wejście do walki, nie jest to zawodnik doświadczony. Myślę, że Kamil na pewno popsuł kupony wielu i popsuł też plan Marka Samociuka, który do KSW szedł mega medialnymi pojedynkami. Popsuł na pewno też plan jego trenerowi, z którym rozmawiałem dzień wcześniej dosłownie, i na pewno nie spodziewali się takiego scenariusza. Dobrze dla Kamila, który naprawdę miał super wejście do organizacji. Jestem bardzo ciekawy tego zawodnika. Trzymam kciuki, żeby jak najlepiej mu się wiodło. Marek niestety krok w tył, musi z powrotem wchodzić po drabinie. Tak jest ten sport, niestety. Gracjan Szadziński, Valerii Mirsa, słuchajcie, no tutaj szkoda, że Gracjan w swoim stylu, przyjmując te dwa pierwsze mocne ciosy, on... zamiast, nie wiem, pójść do klinczu, ale to jest Gracjan, wiemy, on zawsze stoi, zawsze walczy do końca. Po przyjęciu tych pierwszych ciosów, gdzie tak naprawdę napędziło to i poczuł krew Mirsa, no to już, no to wtedy było trzeba jakoś reagować, czy wejściem w nogi, czy może po prostu pójściem do klinczu. Wiemy, jaki jest Gracjan, stoi, walczy do końca przed sobą. Niestety tym razem się nie udało i przegrał tą walkę. Widziałem w jakichś tam artykułach, że wróci, że wie co poprawić i tego życzymy. Alberto Dzimkowski, Henry Fadip. Słuchajcie, no tak jak mówiłem, no szkoda, no tutaj tak jak powiedziałem, nie wiadomo jaki Albert wyjdzie do walki, czy wyjdzie ten, który kocha to robić i się cieszy tym, co robi, czy wyjdzie spięty i trochę taki, jakby nie chciał być tam po prostu w tym momencie. Dużo osób też zarzuca, bo wszyscy ze środowiska rozmawiacie o tym, że Albert jest taki, 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 a na walkach tego nie pokazuje. Słuchajcie, bo to po prostu nie wiecie, jaki on jest naprawdę dobry. I to nie jest opinia tylko zawodników z Polski, tylko naprawdę ze świata, bo też miałem okazję z różnymi zawodnikami z tego świata rozmawiać, z którymi Albert sparował i naprawdę ma bardzo dobrą opinię. Niestety coś tam się dzieje nie potrafi tego dosłownie przełożyć, a szkoda, bo chodzi o to, żebyśmy mieli mega naprawdę na takim fajnym poziomie. Myślę, że nie ma, to jest takie głupie, teraz mamy głupie czasy, że każdy nawet Polak przegrywa, gdzie Albert jest mega sympatycznym gościem. A i tak każdy się nabijać potrafi, bo wygadacie i jeszcze jakieś tam na Twitterze widziałem głupie podśmiechujki. No bez sensu, szkoda, bo to jest zawodnik, który naprawdę dałby nam wiele radości. Może jeszcze da, mam nadzieję, ja nie chcę zobaczyć, nie chcę już oglądać Alberta, który się męczy tym. Mam nadzieję, że wróci do tego, że będzie odczuwał naprawdę z tego radość i tego mu życzę i naprawdę chciałbym oglądać jego zwycięstwa. Fadip, no słuchajcie, no zawodnik mocny, ale myślę, że no nieprzetestowany, no nie oszukujmy się. Alberta tak spięło, że tu nie chodzi o to, że Albert się nie przygotował kondycyjnie. Po prostu Fadip tutaj nie miał zbyt dużych trudności, więc no czekamy tak naprawdę na jakiś test jego. Słuchajcie, Zuriko z Antunem, no walka taka jak miała być, czyli zapaśnicza. Chociaż troszkę nawet podczas tej walki dziwiłem się Antunowi, że nie próbuje tej stójki. Nie to, że Zuriko dał się trafiać, ale po prostu w tych zapasach był nie do przejścia tego dnia dla Antuna, a pomimo tego dalej w to szedł, brnął. Nie wiem, ja bym nawet na miejscu narożnika powiedział, żeby rzucił się jakiś szalony atak, żeby może gdzieś tam trafić Zuriko, a to Zuriko bardziej tą stójkę jakby przejmował, kiedy ona była. I co, no czekamy na jego walkę o pas i naprawdę fajnie. Ta walka była, może to nie była najefektowniejsza walka, ale uwierzcie mi, że z zawodnikami, którzy są bardziej stójkowi, Zuriko będzie dawał dużo, dużo naprawdę radości oglądając jego walkę. Kazieczko, Barrio, słuchajcie, no Barrio, no jest,
No tak jak mówię, w sumie walkę wytypowałem idealnie, bo myślałem, bo tak jak mówiłem, Barrio będzie napierał ciągle na Macieja i w pewnym momencie, tak jak mówiłem, że albo będzie decyzja, albo w końcu Maciej go przełamie i tak się stało, ale walka była mega efektowna. Ja pamiętam, jak poznałem Barrio kupę lat temu, to jest naprawdę sympatyczny gość, taki troszkę mały, grubszy zawodnik, ale z niesamowitym sercem do walki. I zobaczcie, że pomimo tego, że on jest tym zapaśnikiem, walczył mega efektownie, bo rozpuszcza te ręce, idzie do przodu, luźno boksuje. No nie tym razem, ponieważ Maciej Kadzieczko jest naprawdę... Chociaż miał momenty, że trafiał, ale no ja uwielbiam Macieja Kadzieczko stójkę oglądać. Po prostu uwielbiam, bo miksuje nogi, ręce, uderza jakby w jednym ciągu. Ręka idzie tak samo za nogą, jakby to była kolejna ręka i jest to mega płynne, bardzo mi się to podoba i jestem po prostu fanem, więc co, Barrio nie będzie zawodnikiem, który broni 4-5 razy pasa mistrzowskiego, ale zawsze będzie zawodnikiem, który powoduje uśmiech na twarzy, czy to w walce, czy na wywiadach, i myślę, że taka postać jest potrzebna i będzie na pewno ciągle gdzieś tam koło tego topu się kręcił. Maciej, czekamy na kolejne wyzwania i powodzenia. Słuchajcie, Brian Huj z Arturem Szczepaniakiem, przepraszam, walka, którą też wytypowałem źle. A Brian, słuchajcie, tutaj akurat bym przywołał, pokazał wam artykuł Bartłomiej Stachura z lowkick.pl. Napisał: fajna bania i po chuju, ogromna luka w bitewnej grze chuligana z Rotterdamu. I to się zgadza, bo Bartek tutaj bardzo, no oczywiście Bartek zawsze robi to dokładnie, więc jeżeli ktoś jeszcze nie zna tej strony, no to powinien sobie zobaczyć, bo Bartek naprawdę potrafi przeanalizować rywali, rozłożyć na czynniki pierwsze. Myślę, że mało kto to potrafi, ma taki dar, więc no słuchajcie, no tutaj jak będziecie widzieć z boku, no to się zdarzało już nie pierwszy raz. Artur świetnie to rozegrał, ponieważ pewnie zobaczył sobie, przeanalizował to tak samo. I no kurczę, no jeżeli Brian tego nie zmieni, no to będzie duży problem, bo wszyscy już, szczególnie teraz, wszyscy już to wiedzą, że to nie był wyjątek, tylko to się już zdarzało szybciej i musi jak najszybciej to wyeliminować, żeby iść dalej, bo to jest zawodnik naprawdę z dużymi perspektywami, jest mega fajny. Kolorowy w sensie takim, że jest naprawdę takim, wszędzie go widać, tak? No i no co mogę powiedzieć, Artur, jestem ciekawy na kolejnej walki. I Briana też, niech wraca, ale musi na pewno coś tam zmienić w swoim obozie przygotowawczym, żeby może troszkę większą przerwę, żeby te błędy poprawić. Kolejna walka, Paweł Pawlak, Tom Breeze. Słuchajcie, no tutaj walka, delikatne kontrowersje, ale Paweł Pawlak mnie zaskoczył tym, że Paweł, tak jak mówiłem, że Pawłowi by było ciężko, może potem, jakby przegrał tą pierwszą rundę, ciężko potem takiemu zawodnikowi jak Tomowi wyrwać kolejne dwie, bo jest po prostu bardzo doświadczony. Temat jest taki, że Paweł zawalczył od początku pewnie, tam przyjął może, te prawe proste były naprawdę solidne i odskakiwała ta głowa Pawła, ale z drugiej strony Paweł bardzo się mocno odwdzięczał za te proste, a bardzo mocno podkręcił tempo. Ja się bałem tylko jednego, żeby w drugiej rundzie czasem nie było sytuacji powtórki z niektórych walk Pawła, że delikatnie mocniej się osiądzie kondycyjnie, ale że się po prostu wystrzela. Dla mnie oczywiście myślę, że tam był ten cios w tył głowy, ale to oczywiście niech Paweł tego nie chciał zrobić i jeżeli ktoś w ogóle ma coś do powiedzenia o tej walce na zasadzie jakiś, nie wiem, że Paweł nie powinien wygrać tej walki, bo powinien zostać zdyskwalifikowany, no to myślę, że no nie, po prostu Paweł zrobił to w ferworze walki, to jest raz. Dwa, Tom się bardzo dziwnie zachował tam. Nawet jeżeli przyjął ten cios, słuchajcie, tam były jeszcze 3-4 ciosy, on trzymał tej nogi, siedział, wiesz, miał tam sędzia poganiał, mówił, żeby reagował, on nie zareagował w ogóle, a po momencie, kiedy przerwana została ta walka, on nagle wstał i zaczął szarpać się nawet z tym sędzią i był zdziwiony, wychodził z klatki. Tylko jeden temat jest taki, jeżeli ten cios by go zamroczył i tam naprawdę po prostu by zjechał albo by był mocno zamroczony, no to coś byśmy mogli mówić, kurczę, no trafił go, oczywiście nie chciał trafić, sędzia może źle zareagował, powinien zrobić przerwę zamiast przerwać tą walkę, ale Tom w ogóle nie reagował, wiecie o co chodzi, on pokazał, że w tył bardzo... Myślę, że ten cios go w ogóle nie naruszył, wróciły jakieś tam jego stare demony i tyle. Paweł słusznie wygrał tą walkę,
I nie ma co gadać, gratulujemy i no i co, niech Paweł w końcu zdobędzie ten pas upragniony, tego mu życzymy. Bartos z Krystianem Kaszubowskim, no słuchajcie, no to była walka do jednej bramki, tak jak mówiłem w typowaniu, no przez mocne zapasy Bartosa, jego stójka też będzie wyższa, bo Krystian będzie się bał delikatnie tej stójki i wyglądał na bardzo spiętego, bał się uderzać, za każdym jego uderzeniem Bartosz sprowadzał walkę do parteru, no a w parterze no to jednak już tutaj gra była do jednej bramki. Brawo Adrian, tak to powinno wyglądać. No nie ma co tutaj dawać, tak naprawdę przed walką opowiedziałem tą walkę, więc tyle. Słuchajcie, no Saladin z Sebastianem Rajewskim, świetna pierwsza runda, badali się zawodnicy, no ale Saladin naprawdę rozbijał Sebastiana solidnie, krok po kroku, cios po ciosie, ta prawa jego ręka była naprawdę no perfekcyjna. Szkoda, ale na pewno Sebastian no musiał zawalczyć, tak jako jedyny praktycznie się zgodził z tego topu na tą walkę. Ja liczyłem, że jednak coś tam jeszcze ruszy na niego w jakimś momencie, kiedy już był taki moment, że już było widać, że ma problemy z tym okiem i mówię, kurczę, może się zerwie Sebastian, bo jak jest dwóch dobrych stójkowiczów, pamiętajcie, stójkowicz zawsze może skończyć stójkowicza i troszkę na to liczyłem, że jednak będzie taki zryw, ale tam już trochę też siły brakowało. Dużo osób też właśnie ma jakby za złe, a dlaczego nie rusza, dlatego to, bo to nie jest takie proste, słuchajcie, żeby jeżeli ktoś was obija, rozbija was po prostu kroczek po kroczku, to nie jest tak łatwo się zerwać z obolałym ciałem i ze wszystkim, więc myślę, że tutaj niestety, ale Saladin, Saladin po prostu był lepszy. Nasz rodak przegrał tym razem, ale na pewno wróci i na pewno da nam jeszcze fajne stójkowe pojedynki. Słuchajcie, no jeżeli chodzi o po UFC, no to może tak szybko, tak tylko przelecę, no oczywiście no moja żona wygrała walkę świetnie, nie oglądałem jej do dziś, więc nic nie wypowiem się na temat tej walki, tylko wiem, że sąsiad do mnie przybiegł i powiedział, że wygrała, więc a potem oglądałem dalej, więc no co tutaj mogę powiedzieć, szkoda, Dominik Reyes, no straszna szkoda, no nie wiem, myślę, że się podpalił troszkę, kurde, i po prostu podpalił się i przegrał tą walkę właśnie przez to, że zamiast spokojnie prowadzić, to się nadział. Kurczę, no szkoda, to naprawdę chyba już trzeci jego knockout, więc kurczę, widzicie, walka 25 minut z Jonesem, potem Janek, na pewno nie pomogło to jego zdrowiu i no, oby wrócił jego decyzja. Słuchajcie, Renato Majkano to zawodnik American Top Team, więc dosyć dobrze wiem, że tak powiem, co u niego, bo trenuję z moją żoną. Z bratem Lidelem, no świetna walka, świetny występ i tyle, no i czekamy na dalsze występy. Zresztą Renato był bardzo chwalony, jest zawsze przez wielu zawodników w wywiadach, że jest mega, mega mocny i zajdzie wysoko. Co bym tu jeszcze, no szkoda Frankiego Edgara oczywiście, no nie powinien kończyć w swoim mieście tak kariery, no ale widzicie, no ten sport jest brutalny i no szkoda. No Poirier z Chandlerem, no co to za walka była, no świetna po prostu i to już jest ten top poziom. Chandler z Jagamrota, myślę, że to będzie super, super, super walka i oczywiście Mateusz wyjdzie zwycięsko i zabierze tą chwałę, że tak powiem, Chandlerowi, tego zapaśnika, miano najlepszego zapaśnika, tak, w UFC, w cudzysłowie. No, Esparza z Weizang, no tak jak obstawiałem tak naprawdę i chyba większość ludzi, chociaż Karla tam w tym parterze coś tam pokazała, no ale no, ogólnie cała walka raczej bez zaskoczenia i tyle dla was, dziękuję, wiem, że długo to trwało, ale mam nadzieję, że dobrze się słuchało, do zobaczenia. Thank you.